Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Czy grozi mi bogactwo? Sprawdźcie sami w odcinku. Myślę, że nie zmarujemy, bo szczęście najważniejsze jest to, jak sami ze sobą czujemy się szczęśliwie. Wtedy cały świat jest szczęśliwy, także zapraszam na odcinek o pensjach. Jeszcze przed odcinkiem zapraszamy do lajkowania, komentowania i obserwowania nas. Także wciśnij tu gdzieś. I słuchajcie, teraz po raz kolejny będę mówił, czy to jest opłacalne, czy nie, bo pytacie się za ile, za 1,50, za 36 i w ogóle, więc jeśli robimy to dla siebie, dla swojego zdrowia, to jak najbardziej się opłaca. A za chwilę wam przedstawię, jeszcze raz wrócę do tematu właśnie, za ile wiskle, za ile pasza, ile zboża trzeba kupić. I tutaj zobaczcie, już nasze gęsi różnią się i za chwilę wyjdziemy na nasz piękny wybieg. Są z nami. Nie? Ge, ge, ge. Tak, wysłuchamy się. Żółte zioby się robią. I słuchajcie, czyli wróćmy. Piskle od 18 zł do 25. Więc tutaj robią ilości. Pasza, mamy także jedynka pasza, wychodzi 2000, około 2050, 2200, 2350, jak większej ilości to jest 1900, 1880. Jedynka, dwójka jest o 200, 300 zł tańsza. Gęsi się denerwują. Ha. Nasza grupka, widzę, że tu im przeszkadzamy. I teraz jest tak, że na ilość, powiedzmy sobie, koło 100 sztuk. 100, no powiedzmy to tak ciężej tutaj liczyć, żeby to na ten, bo bardziej tu w ilości, bo to też ilość zrobi, bo czy chodzimy przy 100 sztukach, czy przy 200, czy 800, czy 1000, to nie robi to żadnej różnicy. Więc powiedzmy, jak to tu jest u nas. W 6 tygodni zużyliśmy gdzieś koło 10 ton paszy. Do tego wiskle jest koło 20 zł. Powiedzmy też, jak braliśmy więcej, też będziemy mieli taniej. Do tego zboża trzeba było kupić koło, kupić naszego owsa plus to dodatkowe kupione, czyli jakbyśmy musieli to wszystko kupić, to byśmy musieli gdzieś wydać koło też 20 tysięcy. Czyli powiedzmy na tą ilość to jest opłacalne. Tak, do tego właśnie te koszenie zielonki, do tego te godziny spędzone na wykaszaniu kukurydzy, na wykaszaniu trawy, na przywożeniu, także paliwo, amortyzacja i budynku, i sprzętu. Obchodzimy się i sprzętu, tu wszystko musimy policzyć. I teraz jest tak, że inaczej będziemy liczyć, kiedy jesteśmy zadłużeni, inaczej będziemy liczyć, kiedy powiedzmy te nasze długi nie są jakieś obijające się o nasz portfel. I teraz wyjdziemy delikatnie na zewnątrz, zobaczycie, jak po jakimś dłuższym okresie wygląda wybieg. Gąski rosną i za miesiąc, półtora będą już w sprzedaży. Także wracając do naszego obliczania, czy gęś się opłaca, czy nie. No to teraz, jeśli my sprzedajemy w detalu, czyli powiedzmy mamy klienta, gdzieś ta gęś będzie kosztowała około 190 zł. 190 zł będzie gdzieś koło 5, 6, od 4,5 do 6 kg, jak i większe. To tu gdzieś koło 30 paru złotych wychodzi kilogram, ale przy tym musimy pamiętać, że my to ubijamy, skubiemy, musimy to wszystko zapisywać, tam muszą być podatki odprowadzone, tam musimy mieć badania weterynaryjne, musimy sprzedaż bezpośrednią zrobić. I myślę, że tutaj każdy, który sprzedaje bez pośredników, to
jeśli sobie to dobrze obliczy, to zarobi. I teraz powiedzmy tak, że jeśli ktoś szanuje swoje zdrowie, to na pewno tą droższą gęś zakupi. Ale jak pamiętacie, kanał powstał po to, że jak Amerykanie mają swoje indyki, tak my, Polacy, miejmy swoje gęsi. Czyli o co chodzi? Chodzi o to, żeby chociaż raz w roku, żeby chociaż raz w roku na 11 listopada, czy później na Boże Narodzenie, bo to równo powiedzmy jesteśmy smakoszami, bo ta gęś najlepiej na tą jesień, na tą zimę smakują, ona ma taki ten właściwy tłuszcz, który odkłada się, to wie, że też jest odpowiednie i też jako Polacy w tradycji mamy właśnie jedzenie gęsiny, kaczyny na bliżej jesieni, aczkolwiek kaczka tu za dużo tych właściwości nie zmienia w międzyczasie w roku i żeby każda rodzina, albo jak najwięcej tych rodzin usiadło jak Amerykanie właśnie tego indyka w lipcu do Święta Narodowego, tak my Polacy usiądźmy do tej gęsi właśnie tego 11 listopada, bądź na Boże Narodzenie. Będziemy się starać właśnie, żeby były te przepisy i to już za chwilę się sezon gdzieś tam zacznie. I tutaj my, wracając do tej opłacalności, sprzedajemy, staramy się obejść pośredników, aczkolwiek do tego trzeba się lubić trochę pobawić, trzeba też i zrobić ten marketing, który się robi, a gra jest warta świeczki. Chodźcie tutaj gdzieś ruszymy. A gra jest warta świeczki, żeby takie gąski, jak coś ma miejsce, żeby je trzymać, bo największym szczęściem jest to. No i największym szczęściem, jak zjemy swoje mięso i swoje warzywa. Wracając do gęsi, tutaj jeszcze naszego ogrodzenia, na to, bo jak zobaczycie gdzieś tam w cieniu, to gęsi najgorzej się trochę przepierzają, a mamy ogólnie zabronione podskubywanie takich gęsi na tucz i też ten puch tych gęsi na pierze jest gorszy gatunkowo właśnie ten pierwszy. No więc założyliśmy właśnie tematy cieniujące, żeby też iść sąsiadom nie przeszkadzać, też żeby gęsi się tak nie stresowały, bo gęsi są bardzo czułe na dźwięk. Na dźwięk są bardzo czułe, tak? Prawda, nie? Prawda. Jak to mówią, gęś jest bardzo mądra, jest najlepszą przyjaciółką, bo ona ci odpowie tak, jak ty chcesz, żeby tobie odpowiedziało. Także rozmówczyni numer jeden. I też powiedzmy zamontowaliśmy tą siateczkę niżej, żeby no nie wychodziły, bo jednak gęś jest za zielonym, to wyjdzie wszędzie. Wszędzie wyjdzie. I codziennie tutaj im przywozimy kukurydzę. Mają też i w zbiorniku, mają też i owiec, i wodę mają przykryte, także sobie tutaj spokojnie przeżywałem cały dzień. Powiem tak, jak pierwszy raz je goniłem, byłem sam zdziwiony, że gęsi idą gęsiego. Gęsi idą gęsiego, czyli tak jedna gęś weszła, tak wszystkie się wsunęły prosto do budynku. Kiedy już się trochę rozleniwiły, to już tak nie jest. Wracając do naszej opłacalności, to przy... że lepszą opłacalnością od gęsi do korporacji, bo ja myślę, że w tym roku albo się wychodzi na zero, do korporacji, albo powiedzmy na sztuce, jak ma się 8 zł, to do 10 to będzie max, tak z moich przeliczeń, zależy kto za ile kupił pisklę i za ile kto kupił paszę i swoje zboże, ale myślę, że tutaj dobrym kierunkiem jest na pewno chów gęsi ekologiczny, więc my jesteśmy w trakcie konwersji, więc tutaj ten nasz produkt nie jest stuprocentowo ekologiczny i myślę, że tutaj ta gęś
No tak jak na przykładach, chyba kilogram kosztuje 70 zł, czyli jeszcze opłacalność jest jeszcze raz większa, tylko tu już musimy się postarać o to, żeby był certyfikat, o to, żeby być w rolnictwie ekologicznym, o to, żeby był klient na to. Więc tutaj już nasze rynki oczywiście, ale też musimy wyjść na pewno poza granicę. No i tutaj ciekawości powiem, żeby wyjść poza granicę Polski, to już trzeba większe wymogi spełnić, a mieć rzeźnię rolniczą, bądź rolniczy handel detaliczny, aczkolwiek rolniczy handel detaliczny to jest na przerabianie jakby swojego wyhodowanego mięsa, bądź czy warzyw, czy cokolwiek, co byśmy chcieli zrobić, ale musimy mieć ponad połowę, teraz już muszę sprawdzić. To nie jest sprawdzona informacja, tylko gdzieś tam z pamięci mówię. I teraz zobaczcie, jakiś ja mam tu świetnych słuchaczy. Nie? Brygida? Zenonia? Ernesto, gdzie ty jesteś? Ernesta poznajemy. Pewnie poszedł się najeść do środka, znając życie. I tutaj rolniczy handel detaliczny naprawdę otwiera dla rolników bardzo duże drzwi. Bardzo duże drzwi, jak sprzedaż bezpośrednia. Ale też na rolniczy handel musimy uważać z tego względu, żeby to nie były osoby, które kupują mięso. Że mają troszkę swojego, kupują więcej, piszą, że jest coś innego, bo no powiedzmy tutaj myślę, że jeśli ktoś tak robi, to sam od sobą dołek kopie. Nie, ge. A u nas bierzemy, jeśli chodzi o produkty z gęsiny, to jest 100% nasza gęś. Prawda? Tak? No, 100%. Także uważajcie, czyli jak to mówię, najlepiej kiedy kupujemy od lokalnych rolników, lokalnie wiemy, jak to jest wyhodowane, poznajemy człowieka, stąd ta akcja z tym, powiedzmy, kanałem YouTube, czy na Instagramie, czy na TikToku, można na Facebooku nas spotkać. I bardzo Wam dziękuję za tą oglądalność, za te subskrypcje, za lajkowanie, bo wiemy, że idziemy w dobrym kierunku i każdy komentarz też biorę pod takim względem, że o, co mogę poprawić jeszcze. Wiecie, tu czasami trzeba trochę i finansowo pomyśleć, bo jeden rok będzie troszkę lepszy, drugi będzie trochę gorszy, jak to w normalnym biznesie. Ale fakt, tuż na samym początku planowania trzeba wiedzieć, a nie mieć nadziei, jak to mówią. I powiem Wam, że jak ja to mówię, to ci moi słuchacze, no to jest nie do poprawienia. O! Się wściekło. I powiem Wam tak, że gęś to najzdrowszy ptak. Na podsumowanie naszego pięknego, długiego odcinka w temacie gęsi. Co podsumowując, czyli tak, najbardziej opłacalna, jeśli chodzi o gęś, na pewno będzie ekologia. Tylko tu trzeba znaleźć klienta, więc tu trzeba się postarać. To co my robimy, to jest tak powiedzmy średnio. Czy zostaniemy milionerami, czy nie, to powiedzmy sobie, że tak, żeby nie brakowało na chleb, a z tego co widzicie, to nie będziemy chodzić głodni. I no powiedzmy tutaj korporacja, to jest, różne są lata, tak robimy do, wiecie, dla różnych tych firm. To może tutaj najbardziej być mniej opłacalne. Także zapraszam do oglądania i subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie nasz odcinek i zapraszam już na kolejny.